Bytowia Bytów, Garbarnia Kraków 2-1. Chyba trochę szkoda, że jednak nie udało się zachować tego czystego kąta w tym spotkaniu. No, na pewno bardzo żałuję. No, myślę, że cały zespół żałuje, bo pracowaliśmy na to zero z tyłu, że tak powiem, bardzo ciężko, bo i przesuwanie, i kompakt, i wszystkie założenia taktyczne spełniliśmy. Gdzieś tam sędzia zauważył, tylko on w sumie zauważył ten rzut karny w 90 tam którejś minucie. Pierwszego udało się obronić, ale znowu się dopatrzył jakieś tam nieprawidłowości, no drugiego szczelin. Na pewno żałuję z perspektywy meczu i szkoda, że bo z przebiegu całego spotkania my mieliśmy więcej sytuacji i myślę, że 2-0 by było sprawiedliwym rezultatem. Widziałem też takie ogromne nerwy, jakie u ciebie wywołała ta decyzja sędziego. No chyba w tych ostatnich minutach sędzia ciebie zagotował taką decyzją. No, na pewno tak. Przede wszystkim dlatego, że ja nie wiedziałem, ile jeszcze czasu jest doliczonego i tak dalej. No, mamy mecz pod kontrolą, jest 2-0, w zasadzie nic się nie dzieje. Następuje jakiś rzut wolny, piłka przelatuje metr nad głowami wszystkim, wychodzi za boisko. Sędzia nagle bliżej rzut karny. Wiadomo, rzut karny to jest jakaś tam duża szansa na stratę bramki. Gdzieś tam udaje mi się też to obronić, no ale później po prostu wynikało to z tego, że nie wiedziałem, ile czasu jest do końca, tak? Bo co by się stało, nie wiadomo, co by było, gdyby nagle sędzia doliczył 2, 3 czy 4 minuty, a mówię, z 2-0 mogło być nerwowo jeszcze na koniec. Ale na szczęście po tym karnym sędzia zakończył to spotkanie i myślę, że sprawiedliwie wygraliśmy. Też można powiedzieć, że małą taką twierdzę jeszcze robimy z Bytowa, bo to kolejny dobry mecz, kolejne zwycięstwo przed własną publicznością. No ja tak mam nadzieję, że tak będzie, oby tak było do końca, tak? To jest moje marzenie, to jest nasz cel. Będziemy robić i pracować, żeby było jak najlepiej do końca, żeby tak zostało do końca. No. Zostało sześć meczy do końca, bo jest tam pięć ligowych i jeden puchar. Z tego bodajże chyba 4 mecze są w Bytowie, więc zrobimy wszystko, żeby tak zostało, żeby właśnie była twierdza Bytów. No właśnie, mówisz o tych kolejnych meczach. Teraz czeka nas bardzo trudny, bardzo ciekawy mecz z Krakowią Kraków. Emocje są na pewno ogromne przed tym meczem, ale też jako taki doświadczony zawodnik, który ma jeszcze tyle meczów na koncie, też troszeczkę uspokajasz tych młodszych kolegów, żeby się nie podpalali za bardzo przed tym meczem? Czy ja myślę, że my mamy zagrać swoje spotkanie. No wiadomo, jakość przeciwnika na pewno będzie bardzo wysoka, no bo nie ma co ukrywać. Krakowia dzisiaj wygrała z Pogonią. Jest w lidze wysoko, nie wiem tam dokładnie na którym miejscu, ale plasuje się w czołówce drużyn w Ekstraklasie. Mają szeroką, wyrównaną, wysoką jakościową kadrę, ale myślę, że to jest taki mecz dla nas, żeby zobaczyć, jaki jest poziom tej Ekstraklasy, jak to wygląda i mam nadzieję, że sprostamy wyzwaniu.